Głos naszej koleżance, bo my tutaj jesteśmy razem z koordynatorem, panem Kajetanem Kuszko, dzisiaj jak goście, prawda? Nasi koledzy i koleżanki, współpracownicy dzisiaj przywitają państwa. Bardzo proszę, pani Karolino. W imieniu dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślibożu, pani Magdaleny Zyndalis oraz koordynatora Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myślibożu, pana Kajetana Kuszko, witamy państwa serdecznie na oficjalnym otwarciu punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myślibożu. No i brawa. Wspólnie z całym zespołem specjalistów cieszymy się, że możemy dzisiaj z państwem świętować uroczyste otwarcie tej siedziby. Dziękujemy wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia oraz za tak liczne przybycie. W tym miejscu pragnę szczególnie powitać marszałka województwa zachodniopomorskiego pana Olgierda Geblewicza. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego panią Annę Bańkowską. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie panią panią Dorotę Rybarską-Jarosz. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pana Andrzeja Przewodę. Starostę Myśliborskiego pana Andrzeja Potyrę. Wicestarostę Myśliborskiego panią Alicję Pryl, której nasze regionalne centrum kryzysowe jest szczególnie bliskie. A także wszystkich przybyłych burmistrzów, wójtów, komendantów oraz przedstawicieli wszystkich jednostek. Szanowni Państwo, witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie do władz starostwa, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dzisiejszą uroczystość. Zwykle centra kryzysowe kojarzą nam się z kataklizmami, z wielkimi takimi kryzysami, które są wywołane przez żywioły. Natomiast my tutaj otwieramy taką placówkę, która jest dedykowana tym, którzy tak naprawdę najważniejsi, którzy są dotykani różnego typami kryzysów, nie tylko tych powodowanych przez żywioły, a mam tu na myśli naszych mieszkańców, naszych obywateli, osoby, które z różnych powodów znajdują się w bardzo trudnych okolicznościach. Inspiracją dla nas do tego, żeby powoływać taką całą sieć tego typu punktów na Pomorzu Zachodnim była tragiczne, to mało chyba powiedziane, bo to takie wręcz traumatyczne wydarzenie z ponad 2 lat z Koszalina, kiedy, jak Państwo pamiętacie wszyscy, grupa nastolatek, która chciała po prostu spędzić przyjemnie wspólnie czas, wskutek nieopatrzności, wskutek błędów i zaniechań, straciło życie. I to była rzeczywiście taka trauma, która dotknęła nie tylko ich najbliższych, bo to jest oczywiste, ale tak naprawdę dotknęła całą społeczność Koszalina, przepraszam, całą szkołę, środowisko osób, które te dziewczyny na co dzień znały, ale i też osoby, które nie znały tych osób, ale w tym gęście solidarności bardzo głęboko tą tragedię przeżyły. I to rozlało się i na całe Pomorze Zachodnie, i chyba na całą Polskę. I to dało nam do myślenia, że osób, które
również pośrednio dotykają traumy wywołane tak dramatycznymi zdarzeniami, jest całkiem dużo i winniśmy im mieć po prostu pomoc. I bardzo się cieszę, że z taką inicjatywą nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wyszedł, żebyśmy spróbowali zbudować całą taką sieć tego typu punktów na terenie całego województwa, które będą pomagały tym osobom, które po prostu znajdują się bardzo często w bardzo skrajnych sytuacjach życiowych. Jesteśmy w trzeciej tego typu placówce. Dzisiaj otwieramy trzecią placówkę tego typu na Pomorzu Zachodnim. I ja jestem winien głębokie podziękowania. Po pierwsze, tym, bez których by to nie było możliwe, a więc tutaj Państwu zgromadzonym, a więc władzom lokalnym, władzom powiatu myśliborskiego, pani staroście, panu staroście i całej Radzie, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i całej kadrze, bo bez nich i bez ich aktywności to by również nie było możliwe, bo to jest element takiej sieci współpracy, którą wspólnie budujemy. Naszemu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, który się tego pilotażu, takiego pionierskiego przedsięwzięcia podjął, i całej załodze pani dyrektor serdecznie dziękuję. Dziękuję Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ja coś dzisiaj też jakoś mam jakieś problemy natury lingwistycznej, przepraszam. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy i całej załodze za to, że pieniądze dali, o tak bym powiedział, ale nie ich, ale europejskie od tego są, ale tak naprawdę to wiemy, że to jest też duży wysiłek przygotowania tego typu projektu i dobrej współpracy z wszystkimi partnerami tego projektu. Mam nadzieję, że tych traum i tych kryzysów będziemy mieli jak najmniej, ale ponieważ po tym traumatycznym zdarzeniu ciągle nas dotykają jakieś plagi, kolejne fale pandemii i inne bardzo przykre wydarzenia, to niestety obawiam się, że powołujemy bardzo potrzebne do życia bardzo potrzebną jednostkę, bardzo potrzebną sieć punktów wsparcia. Więc wszystkim Państwu, którzy na co dzień będą w tych punktach świadczyli pomoc innym ludziom, chcę życzyć dużo wytrwałości, głębokiego poczucia wiary w to, co robicie, bo robicie naprawdę wspaniałe rzeczy, niosąc pomoc naszym bliźnim. Dziękuję bardzo serdecznie raz jeszcze Państwu. Teraz proszę o zabranie głosu dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, panią Dorotę Rybarską-Jarosz. Szanowni Państwo, pan marszałek powiedział o genezie tego projektu i tego działania i myślę, że to jest klucz, to jest najważniejsze. Skąd się to wzięło? To się wzięło z potrzeby. Nie jest to działanie wymyślone dlatego, że są pieniądze do podjęcia, tylko właśnie dlatego, że jako społeczność regionu doświadczyliśmy i to niejednokrotnie tego typu traum, bo również było pół roku później zdarzenie na A6, gdzie rodzina z Stargardu spłonęła, a stosunkowo późno dowiedzieliśmy się, że to nasza zachodniopomorska rodzina i tam warto było dużo wcześniej w tle zadziałać. Więc tego typu zdarzenia pokazały nam, że warto wypracować jakiś system właśnie wsparcia osób, rodzin w tle działań służb ratunkowych. I wtedy zastanawialiśmy się, jak takie zielone pogotowie, takie pogotowie nadziei, które da wsparcie, które przytrzyma za rękę, które odpowie na te kryzysy emocjonalne ludzi bardzo poważne, gdyby nie te punkty, to w następnej kolejności człowiek, rodzina przeżywa już tak poważne kryzysy psychiczne, że wtedy potrzeba uruchomić kosztowną, ale też niezmiernie skomplikowaną procedurę medyczną. My mamy taką nadzieję i tak też korzystaliśmy z doświadczeń zarówno europejskich, jak i polskich, gdzieś na południu, w środkowej Polsce, że tego typu miejsca i pomoc udzielona w gorącej godzinie
potrzeby tej pomocy pozwala w dużej mierze, w wielu procentach zatrzymać jakby tę ścieżkę staczania się gdzieś tam w tę otchłań depresji, bardzo poważnych chorób i zaburzeń psychicznych. Ja się ogromnie cieszę, że w Myśli Bożu ten punkt powstał. Ogromnie Panie Starosto dziękuję za umiejętność doboru ludzi. To jest niesamowite. Państwo macie fantastyczny zespół, który działa już bardzo aktywnie. Można powiedzieć, z kopyta ruszył od samego początku, aż my na przydechu obserwowaliśmy, co się w Myśli Bożu dzieje. Jesteście naprawdę, jeśli nie liderem, to jednym z absolutnych liderów tego projektu. Trzymamy kciuki za powiat myśliborski, niech się to tak dalej rozwija. My jesteśmy tylko do pomocy. I tak jak pan marszałek wspomniał, dobra współpraca z Urzędem Pracy to jest podstawa. Urząd Pracy finansuje, rozlicza, pomaga nam poradzić sobie z tymi meandrami finansowania. My jesteśmy od tego, żeby tutaj Państwu ułatwić działanie merytoryczne, zapewnić szkolenia, wszystko co Wam jest niezbędne, a Wy działacie wśród mieszkańców. A działacie naprawdę przodująco, świetnie i tego gratuluję i bardzo dziękuję i w imieniu mieszkańców, ale też we własnym imieniu. Świetna współpraca, Panie Starosto, Pani Dyrektor, chylimy czoła. Naprawdę jesteśmy bardzo dumni z Waszego punktu. Dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Pana Andrzeja Przewodę. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie. Dla nas, dla mnie to wyjątkowa okazja, bo my na co dzień te wszystkie przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych widzimy przez pryzmat tą dokumentacji papierów, które chcąc, nie chcąc na co dzień przerabiamy. A moment, w którym możemy zobaczyć te wydarzenia, to przedsięwzięcia realizowane na miejscu w takim wymiarze jak tutaj dzisiaj jest niezwykłą przyjemnością. Więc ogromne podziękowania. Bardzo serdecznie chciałem pogratulować. Chciałem niezwykle pogratulować tej społecznej wrażliwości, bo do tych wszystkich przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędny jest ten kluczowy pierwiastek społecznej wrażliwości, który pozwala i umożliwia Państwu pochylenie się nad losem drugiego człowieka, zobaczenie potrzeby drugiego człowieka i próbę podjęcia, czy podjęcie próby wyjścia tym problemom naprzeciw. W oczywisty sposób życzę Państwu, żeby pracy było jak najmniej, bo to chyba taki charakter, choć pewnie zdarzać się będzie różnie. Natomiast mam nadzieję i jestem głęboko przekonany, że takie miejsce, w którym człowiek w dramatycznej, trudnej sytuacji może przyjść, skorzystać z pomocy, może w tym pierwszym, najtrudniejszym momencie nie być sam, może spotkać życzliwą osobę, życzliwą instytucję, życzliwe miejsce, będzie służył tym ludziom, będzie im pomagał i tak jak powiedziała Pani Dyrektor, ułatwi im wyjście z tego największego dramatu, z tego największego kryzysu, nie pozwoli się temu kryzysowi nie pogłębiać. Więc życząc wielu sukcesów i jak powiedziałem, jak najmniejszej pracy, jestem przekonany, że Państwa instytucja będzie spełniała ważkie i wielkie, wielkie miejsce w lokalnej społeczności. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie. Ponieważ Pan Marszałek tak zażartował, że Panu Marszałkowi teraz można podziękować, ale mnie to coś dużo poważniejszego nasunęło. Szanowni Państwo, ja tak często rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami z innych ROPS-ów i kiedy oni mówią o doświadczeniach rozmów z zarządami własnymi, kiedy wychodzą z jakimś takim pomysłem, tak jak ten, nietypowym to mało, też ryzykownym, to się wszyscy za głowę łapią, kto to już robił, pokażcie nam. Na ogół pokazują Szczecin. A nasz zarząd i nasz marszałek, kiedy my idziemy i opowiadamy o pomyśle, to jest tylko chwila zastanowienia i to bardzo krótka, bo z marszałkiem złapać pana marszałka na dłuższą rozmowę jest bardzo trudno, więc to wszystko się odbywa tak szybko, ale patrzy głęboko w oczy i nie ma problemu z tym, żeby nam zaufać. To jest przeogromna sprawa. I kiedy na zarządzie potem te sprawy stają, też nie ma dyskusji, więc my naprawdę dziękujemy Panie Marszałku też za odwagę i za zaufanie, bo dzięki temu my możemy czy dobre wsparcie, czy region
czy regionalne pogotowie kryzysowe, czy inne rzeczy właśnie z młodzieżą usamodzielnianą, to są zupełnie innowacyjne rzeczy, których jakby odkrywamy na nowo troszkę ziemię niczyją i to są innowacyjne rzeczy. I za to zaufanie naprawdę dziękuję. To jest bardzo poważne, od żartu się zaczęło, ale naprawdę za to dziękuję. Także w imieniu tych 6 społeczności i panów starostów, którzy jakby podjęli rękawice bez wahania też. Dziękuję. Pomysł, który narodził się u pana marszałka i ta szybka decyzja, żeby takie centrum, regionalne centrum uruchomić i miejsce powiatu myślibowskiego, które jak państwo wiecie, zajmujemy takie szczególne miejsce na mapie województwa. Jesteśmy na południu województwa, tak oddalone od tego centrum, więc te 6, jak pani dyrektor wspomniała, pewnie rozrzucone jest właśnie w takie miejsca, żeby rozłożyć całe województwo, pokryć. No i nazwa, regionalne centrum, czyli nie powiatowe centrum, jakbyśmy sobie myśleli, że może jesteśmy w powiecie, powiatowe, nie regionalne, a więc działamy ponad powiatem w regionie, tym naszym najbliższym tutaj. Mamy tutaj wjazd na Eskę, więc częste, a zdarzają się takie sytuacje, wypadki, nagle ta, o której pani dyrektor wspomniała, ta złota godzina, czyli wypadek na drodze, pogotowie przyjeżdża, zabiera rannych, poszkodowanych, ale ktoś zostaje, bo jest nieposzkodowany i co z nim zrobić. Właśnie wtedy my jesteśmy, podjeżdżamy takiego gościa, pani dyrektor, czy pan dyrektor zabiera do siebie i oczywiście na tym to wszystko polega, ale myślę, że to nie jest pierwsze i ostatnie takie centrum, bo ja korzystając z okazji rozpoczynaliśmy rozmowy już przed COVID-em na temat innego centrum, czyli pomocy obcokrajowcom i tam myśmy byli już na kilku spotkaniach i chcielibyśmy i też byliśmy tutaj wybrani, wskazani na to miejsce tego przyszłego centrum i powiem, że to jest też również bardzo potrzebne, ponieważ szczególnie w naszym powiecie szczególnie dużo pracuje obcokrajowców i to różnych, nie tylko Białorusinów, Ukraińców, ale ich widzimy tutaj ciemnoskórych, także z całego prawie Azji, a w samych tylko zakładach drzewnych, jak wiemy, pracuje gdzieś około 1000, także można sobie wyobrazić, jaka to jest skala na cały powiat. Także również i oczekujemy coś takiego. Myślę, że do tematu chyba wrócimy, bo w pewnym momencie szkoda, żeby to... Ja wiem, jak to działa za granicą, więc chcielibyśmy bardzo takim ludziom również pomagać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. No najbardziej to pani tak jak było powiedziane, to panu marszałkowi za to, żeby za pomysł, panie dyrektor za wsparcie, ale naszej panie dyrektor Magdzie za to, że po prostu ona jest taka szybka, ona nie potrafi iść, coś robić, ona musi biec, to jest jej taka zaleta, nie wada, zaleta. No i oczywiście stworzyła takich wspaniałych ludzi, no kolega tutaj koordynator, nazywał dyrektorem, jest w tej chwili tutaj szefem. Chciałem go gdzie indziej przyjąć, ale powiedział, nie jeszcze. Ale chciał ze mną pracować. Tak, ja już jestem tu zagospodarowany, ale pracuję. Także żeby nie przedłużać, dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy się przyczynili do powstania tego. Więc pomieszczenia są. Mamy jeszcze następne pomieszczenia, to jakieś mieszkania, które pani dyrektor ma pomysł na następne tematy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu wicestarostę myśliwskiego, panią Alicję Prim. Tu naprawdę, cóż powiedzieć więcej. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panu dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przede wszystkim panu staroście, który na sygnał, że jest taka możliwość, jest taka potrzeba i tu pani dyrektor Magdalena Zynda-Lis zasygnalizowała, że są takie możliwości, że wyraził zgodę, że idziemy w to. Bardzo się cieszę, że to się udało bardzo szybko. Tu podziękowania oczywiście ogromne dla wszystkich pracowników zatrudnionych w centrum, ale również dla wszystkich pracowników pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, bo to wsparcie dajecie pani dyrektor i pracownikom, którzy to zaczynają realizować. Pani marszałku, pani dyrektor, panie dyrektorze,
My mamy jeszcze ogromne możliwości i pomysły. Liczymy na wsparcie. Zapraszam do obejrzenia tego budynku, bo naszym marzeniem jest, żeby ten obiekt był takim powiatowym centrum integracji społecznej. Mamy plany co do mieszkań wytchnieniowych, tak? Ogromną ilość pomysłów i oczekujemy na wsparcie. A tu bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie i takie miłe słowo w stosunku do mojej osoby. Dziękuję bardzo. A teraz uprzejmie proszę o zabranie głosu panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, panią Magdalenę Zyndalis. To nie było planowane w scenariuszu. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że jesteśmy tutaj, że możemy Was gościć, że mamy możliwości, że cały czas od Państwa mieliśmy to zielone światło, bo tak jak wcześniej moi przedmówcy wspomnieli, nie byłoby nas, gdyby nie Wy. A ja dziękuję bardzo już dzisiaj, w tej chwili zespołowi, który pracuje w Regionalnym Centrum Kryzysowym na czele z naszym koordynatorem, panem Kajetanem Kuszko. Zespół liczy 13 osób. Specjaliści do zadań trudnych. Ja im gratuluję już w tej chwili, ponieważ wskaźniki, które mamy w tym projekcie, troszeczkę patrzę od tej drugiej strony, bardziej administracyjnej, rozliczeniowej, naprawdę są znaczące. Widzimy, że jest potrzeba, widzimy, że nas ludzie potrzebują, że mieszkańcy całego naszego powiatu, ale tak jak pan starosta wspomniał, też również poza powiatem działamy. Wszyscy nas potrzebują, wszyscy potrzebują wsparcia, podtrzymania za rękę chociażby, poprowadzenia. Bądźmy razem. Teraz w szczególnym tym okresie pandemicznym naprawdę było nam trudno, nie tylko nam w samorządzie pracownikom pracować, ale też ludziom, którzy pozostawali w domu, na kwarantannach, na izolacjach. My jesteśmy wszędzie. Mamy wspaniałe samochody, szanowni Państwo, które możecie oglądać tam na naszym parkingu. Jesteśmy mobilni, przemieszczamy się, jesteśmy wszędzie tak naprawdę i ja tutaj z tego miejsca dziękuję swoim współpracownikom. Bardzo dziękuję. Z panią marszałek odpowiedzialną za sprawy społeczne na naszym zarządzie chcielibyśmy przekazać panią Annę Bankowską symbol Szczecina. Dotychczas zwykle wręczaliśmy grafiki takie bardziej klasyczne, zwykle z Zamkiem Książąt Pomorskich. Natomiast ponieważ stwierdziliśmy, że mamy tak gigantyczny potencjał tkwiący w ludziach naszego województwa, i tu w Myśliborzu, ale też w Szczecinie, gdzie powstała naszym wspólnym staraniem kilka lat temu Akademia Sztuki, to stwierdziliśmy, że będziemy wręczali przy różnych takich właśnie szczególnych okolicznościach pracę młodych, utalentowanych plastyków czy grafików, jak w tym wypadku. Mam nadzieję, że pani dyrektor zawsze będzie wiedziała, że gdzieś w okolicy tych żurawi czujne oko pani marszałek Bańkowskiej, tudzież może mniej ostre oko moje, jest zawsze gdzieś, służy wsparciem i otwartym sercem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze w tym momencie zabrać głos? No to dobrze, to teraz przejdziemy do kolejnego punktu, do uroczystego przecięcia wstęgi zapraszam. Wiele wstęg przecinałem, ale z dwóch stron naraz nie. Słuchajcie. Kryzysie sobie radzimy. No dobra, panie starosta, panie razem przecinamy. Trzy, cztery. Dobra. Dobra. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji multimedialnej, której tematyka przybliży zakres zadań oraz zobrazuje działalność Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu. Prezentacja została przygotowana przez cały zespół RCK. Struktura naszego centrum jest to zespół ambulatoryjny udzielający wsparcia tutaj na miejscu. Zespoły mobilne, ich narzędzia stoją właśnie pod wiatą, które mieli Państwo okazję obejrzeć, i
klub samopomocy, którego celem jest podtrzymanie dobrostanu psychicznego naszych beneficjentów. Pracujemy, jak widać, w godzinach od 8 do 20 na dwie zmiany. Dysponujemy również telefonem alarmowym, gdzie po godzinach pracy oraz w weekendy pełnimy dyżury, gotowi w każdej chwili przystąpić do działania. Najważniejsze jest to, że nasze działania nie wymagają żadnego skierowania i są całkowicie bezpłatne. Szeroko zakrojona akcja promocyjna, którą przeprowadziliśmy na początku tego roku, pozwoliła rozpowszechnić wiedzę i informacje na temat działalności klubu, oferty, którą możemy naszym beneficjentom przedstawić, co znalazło odzwierciedlenie w ilości osób, które do nas się zgłaszały. Jednym z takich działań były dożynki powiatowe w miejscowości Giżyn, gdzie wbrew naszym najśmielszym oczekiwaniom stoisko, które zajmowaliśmy, cieszyło się naprawdę sporym zainteresowaniem. Nasza kampania informacyjna między innymi polegała na sporządzeniu i przygotowaniu tematycznych ulotek. W zależności od potrzeb naszych beneficjentów przedstawiamy ofertę, jaką nasi specjaliści mogą skierować do beneficjentów. Kadra nasza, tak jak wspomniane było wcześniej, liczy 13 osób. W skład kadry wchodzą specjaliści tacy jak psychologowie, pedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści. Generalnie wszyscy jesteśmy specjalistami interwencji kryzysowej. W zasadzie wszyscy pracownicy RCK odbywali bądź odbywają szereg szkoleń. Jednym z takich istotniejszych szkoleń było szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. I w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować panu Sebastianowi Snapowi i pani Katarzynie Giebas-Garczyńskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za zorganizowanie, umożliwienie uczestnictwa w tych szkoleniach, jak również za wsparcie i pomoc przy codziennej pracy. Dzięki państwu naprawdę lepiej nam się pracuje. Każdy z nas wyposażony jest w identyfikator na miejscu, jeżeli działamy w szczególności zespoły mobilne, żeby na przykład inne służby wiedziały, kim jesteśmy, że nie jesteśmy osobami znikąd, które tylko przeszkadzają w działaniach tych służb. Tak jak widać, wcześniej jesteśmy już w docelowej siedzibie. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu po Wydziale Geodezji, który mieścił się tutaj wcześniej, prace remontowe oraz wsparcie, tutaj chciałbym serdeczne podziękowania złożyć na ręce pani dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myślibórskiego, pani Ewelinie Mazurak-Januchowskiej oraz pani naczelnik Renaty Wolniak. Pomoc pań również jest nieoceniona i z tego miejsca serdecznie podziękowania składam. Regionalne Centrum Kryzysowe, gdzie jesteśmy, wszyscy wiedzą, bo wszyscy na całe szczęście trafili. 5 gmin powiatu myśliborskiego, na których działamy. Trochę statystyki. Każdy z RCK-ów, z 6 RCK-ów na terenie województwa powinien udzielić wsparcia. Wskaźnik jest taki 350 osobom do końca trwania projektu. My na koniec listopada udzieliliśmy wsparcia 348 osobom. Osoby, które już tych kilkanaście dni grudnia, wskaźnik został przez nas osiągnięty. I tak jak widać tutaj, 643 spotkania, 117 wyjazdów. Liczby naprawdę robią wrażenie. Mamy co robić. Nasza flota. I to, o czym wspomniałem wcześniej, wskaźnik został osiągnięty i to pokazuje, jak duże zapotrzebowanie na usługi naszych specjalistów jest na terenie powiatu myśliborskiego i jak trafna była decyzja o tym, żeby taki punkt powołać. Jeszcze raz dziękuję od siebie. Proszę spojrzeć na przyrost liczby beneficjentów. Cały bieżący rok, w zasadzie z miesiąca na miesiąc, następuje raz mniejszy, ale cały czas wzrost, co potwierdza to, o czym wspomniałem wcześniej, tak, o zapotrzebowaniu. Na pewno dojdziemy do momentu, kiedy te słupki przestaną rosnąć, ale mamy z kim pracować. Te liczby naprawdę pokazują, że jest z kim pracować i dla kogo pracować. Trochę statystyki, tutaj podział na płeć. Nieznaczną większość stanowią kobiety. Ze względu na miejsce zamieszkania najwięcej osób, którym udzieliliśmy wsparcia, pochodzi z gminy Myślibórz. Ma to niewątpliwie wpływ usytuowanie naszej siedziby. Osoby mogą przyjść, podjechać, zadzwonić, umówić się na telefon i w zasadzie po kilku chwilach już tutaj być. Niemniej jednak cały czas prowadzimy akcję informacyjną na terenie pozostałych gmin i uświadamiamy potencjalnych beneficjentów, że w przypadku sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie podjąć interwencję niemalże natychmiast, dojeżdżając do miejsca
przebywania beneficjenta bądź miejsca wydarzenia, w którym nasza obecność jest niezbędna. Najczęstsze problemy, z którymi borykają się nasi specjaliści, to są konflikty rodzinne, uzależnienia, problemy wychowawcze, problemy emocjonalne. Niebagatelny wpływ na to, z jakimi problemami przychodzi nam się mierzyć, ma czas, w jakim żyjemy, pandemia, odosobnienie, izolacja. Niejednokrotnie przekłada się to na relacje rodzinne, relacje rówieśnicze. Staramy się na każdym kroku udzielić takim osobom wsparcia. Klub Samopomocy, tak jak wspomniałem wcześniej, jego zadaniem jest utrzymanie poprzez różne formy dobrostanu psychicznego naszych beneficjentów. Odbyliśmy również szereg spotkań ze służbami, m.in. ze służbami ratunkowymi, z policją, strażą pożarną, strażą miejską, wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym, księżmi oraz schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn. Te spotkania również były bardzo owocne. Przyczyniły się do tego, że ta współpraca układa się bardzo dobrze, co panowie komendanci chyba są w stanie potwierdzić. Tak na bieżąco współpracujemy, w zależności od potrzeb oczywiście. I instytucje, o których wspomniałem, również mogą przekazywać i czynią to informacje o naszej działalności. Także na ręce panów komendantów również składam serdeczne podziękowania. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.